Od jutra mieszkańcy Opola, korzystający z usług energetyki cieplnej polszczyznę nie będą mieć ciepłej wody. Powodem są prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej miasta. Generalnie chodzi o włączenie nowych układów do sieci ciepłowniczej tu na terenie ciepłowni, za nami, na pierwszym etapie i tego się nie da zrobić inaczej. Po prostu, żeby te układy były podłączone, żeby produkowały ciepło, muszą być, musi być odstawione wszystko, spuszczona woda i. Staramy się to zrobić jak najszybciej, a jednocześnie dzięki temu wydatnie emisja spadnie w przyszłości, dlatego że w dużej mierze będziemy ciepło produkowali energię elektryczną z gazu. Przerwa w dostawie ciepłej wody ma nastąpić jutro rano i potrwać do czwartku do późnych godzin popołudniowych. Energetyka cieplna Opolszczyzny zapewnia, że zrobi wszystko, aby mieszkańcy jak najszybciej mogli znów korzystać z ciepłej wody.